oglądałem takie wideo, w którym wspominałeś sytuacje nieco śmieszne lub poważne z tym klubem, ale to jednak kawał twojej historii także jako zawodnika, prawda? Bo tutaj z Poznania przychodziłeś jako młody wilk, a wyjeżdżałeś stąd jako... Jako wilk stary, doświadczony. Doświadczony wilk, tak, to prawda. No z Poznania tutaj ta podróż moja do Włocławka odbyła się za pośrednictwem trenera Wojtka Krajewskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, który był też tutaj bardzo ważną częścią tej rodziny włocławskiej. No i rzeczywiście tutaj 6 spędzonych sezonów, najwięcej w mojej karierze, dlatego tak jak Igor przed chwilą powiedział, Włocławek na pewno zostanie w moim sercu na zawsze. A zapomniałem właśnie o tym jednym spotkaniu, nie wiem, przypominasz sobie taki mecz z Komfortem w Starogardzie Gdańskim. Taka wielka pijatyka. Stargardzie Szczeciński. Przepraszam bardzo, Stargardzie Szczeciński. Wielka pijatyka była. Ja się nie biłem. Nie, ale pamiętasz to zdarzenie? Ale pamiętam. Tak, no doszło do tego, że wszyscy zostali wyproszeni prawie z sali. Zostały tylko trzech zawodników i trenerzy. Miałem okazję być w tej trójce. Czyli się nie biłeś. No ktoś musiał dokończyć, ktoś musiał wygrać ten mecz, bo z tego co sobie przypominam, wygraliśmy 3-3, chyba Grzesiu Skiba, Romek Olszewski. Ja z drugiej strony nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam kto stał naprzeciwko nas. I rzeczywiście ostatni rzut na dogrywkę za 3 punkty trafiłem i cały mecz wygraliśmy. No brawo, 3-3 też można grać w koszykówkę. To z Mirkiem Buculakiem trzeba się skontaktować. No właśnie, nie tylko na boisku, do tego przeznaczony.